Hello? Hello? Mam depresję, bo po prostu zawiesiłem ogłoszenie w internecie i żadna dupeczka się do mnie nie odzywa teraz, bo po prostu mówią, że jestem nieatrakcyjny. Jeden facet do mnie zadzwonił na MMA, bo powiedział, że po prostu ja mu się podobał trochę, ale przeciągnie ma cycek. To nie jest po prostu, no nie, po prostu kobieta. Teraz po prostu że się czuję psychicznie z tym związane. No nie wiem co dalej będzie po prostu, no. Piepić w sobie z moim kurde tutaj świniakiem, zabawką świniaka nie z moim żołciem. No i w ogóle to nie podoba mi się cała ta sytuacja. Cała ta sytuacja mi się bardzo po prostu nie widzi. Ja nie jestem zainteresowany, żeby ona była dalej. Wszystko to jest takie po prostu menstrualne, urosło do menstrualnych po prostu różnych rozmiarów. I po prostu tutaj apeluję, aby jakaś partnerka do mnie się odezwała, bo po prostu to jest zło, co wy robicie ze mną, bo po prostu ja nie mam partnerki teraz. Moja żona po prostu poszła co tango i cały czas i mówi, że już nam nigdy nie wróci. No i dobrze, bo ona mi się już nie podoba. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej sytuacji? No mówię, apeluję z tego miejsca o to, aby ktoś do mnie po prostu wysłał jakiegoś maila, no. Do szwagra, bo ja nie mam konta. I ciężka to jest sprawa dla mnie. To jest taka niesamowita sprawa. Świnia, powiedz coś. Świnia, weź mi powiedz, no. Chciałabym, żeby po prostu wiedła z Landotki znalazła tu jakąś partnerkę i aby był zadowolony, mógł po prostu w spokoju oglądać telewizję i pić piwo, żeby wspólne mogli prowadzić konwersacje alkoholowe i na przykład mówić też, opiekować się zwierzętami, jakieś mieć króliki, konia mieć może też. Bo na razie Wietwa Zędotki jest niezadowolony, po prostu jest smutny i nie zajmuje się otoczeniem, nie uprawia nagrody, to ma dotacje od Unii. I apeluję tutaj z tego miejsca, proszę o kontakt e-mailowy z panem Wiesławem Landowskim. Znaczy z jego szwagrem, bo po prostu on nie ma konta. No właśnie. No właśnie, po prostu świnia apeluje. I ja się też... Ja się przyłączam też, przyłączam się. Partnerko moja. Moja przyszła partnerko, po prostu zapraszam MMA-owego kontaktu i po prostu no, mogę cię oprowadzić po mojej posiadłości. Jest taki, cię rozkleiłem trochę, cię rozkleiłem. Muszę się walczyć. Lubię też oglądać filmy pornograficzne, więc nie powinno mi to przeszkadzać za bardzo, że nie zwracam na nią uwagi, a oglądam sobie filmy.